dwa. Ofiaruję mojej dziewczynie kolami morskie owoce. Wraz z nimi podejrzane przygody. Bez pieniędzy dzikie podróże. Skrawek wszystkich tajemnych wycieczek. Sam słowa ubieram doskonałe. Resztę stanowi moja dziewczyna. Tylko ona jest jak jedwa. Pogadamy trochę o sporcie, bo mówimy trochę o sporcie i nie tylko o dziennikarstwie również. Przy moim telefonie dziennikarz sportowy, który niegdyś mogliśmy go usłyszeć w radiu RMF FM, a teraz możemy go oglądać na antenie Eurosportu, Kacper Merk. Przy moim telefonie. Dobry wieczór. Witam cię. Bardzo, bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie i fajnie cię słyszeć tak w ogóle. Dziękuję, ja również. No. Fajnie, że udało nam się porozmawiać, tym bardziej, że jestem wiernym oglądaczem Eurosportu. Tym bardziej, jeśli chodzi o skoki narciarskie. Ale
o tym za moment porozmawiamy. Najpierw chciałem ci zadać takie pytanie, które jest moim standardowym, można powiedzieć, do każdego rozmówcy w ogóle. Jak to się stało, że zostałeś dziennikarzem? To jest bardzo długa historia, ale ta historia wzięła się stąd, że byłem młodym chłopakiem, miałem lat 14, czyli to już było dawno, dawno temu i w lokalnej stacji w mieście, w którym wtedy mieszkałem, czyli w moim rodzinnym mieście w Sieradzu, była taka tradycja, że z okazji urodzin tego radia co roku, 18 listopada, słuchacze mogli prowadzić różne audycje. No i ja się tam zgłosiłem do takiej zabawy. Udało mi się tę zabawę wygrać, poprowadzić taką godzinną audycję od 7 do 8 rano, to doskonale wtedy pamiętam. No i tak się to zaczęło, że mi się to spodobało. Można nawet powiedzieć, że nie mogłem spać przez to, że taki byłem podekscytowany tym radiem i tym wszystkim. I zacząłem pracować w tymże radiu. Najpierw przychodzić, trochę się uczyć. Uczyć się takiego abecadła jak jakiś montaż dźwięków, jak realizacja audycji. Później powoli zaczęto mnie wpuszczać na antenę i właściwie to przyszło tak płynnie. To nie jest tak, że nie wiem, że spełniłem jakieś swoje dziecięce marzenie, że chciałem być dziennikarzem czy coś. Nie. Po prostu zawsze byłem aktywnym dzieckiem, zawsze dużo mnie było w różnych historiach, w jakichś szkolnych występach, apelach i tak dalej. Pomyślałem sobie, że to będzie w ogóle fajna historia, żeby poprowadzić audycję w radiu w Sieradzu, a jak już to raz zrobiłem, to stwierdziłem, że to jest najfajniejsza rzecz na świecie i tak zostało. A interesowałeś się sportem zawsze, czy jak to jest? No tak. Grałem w piłkę w Warcie Sieradz, to jest taka obecnie czwartoligowa drużyna, za moich czasów jedną ligę wyżej, czyli trzecia liga to była. Grałem w siatkówkę, w koszykówkę, we wszystko, tak, jak najbardziej. Także jakby z tej strony to tak wyglądało. Aha, ale twoja taka praca, nie wiem czy mogę to tak nazwać na poważnie, zaczęła się w radiu RMF FM. Od kiedy? Nie, jeszcze po drodze było TOK FM. Aha, Radio FM 6 lat w Warszawie. I to się zaczęło, jak przyszedłem tutaj na studia. No, przyszedłem na studia do Warszawy, trzeba było coś robić także oprócz studiowania i znalazłem pracę w Radiu TOK FM, gdzie pracowałem przez 6 lat i to była super fajna historia, bo relacjonowałem na przykład Euro 2008 z Austrii, Euro 2012 to w Polsce, na Ukrainie, byłem na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie wtedy. No a później trafiłem do RMF-u, ale już równocześnie z końcówką pracy w TOK FM w 2013 roku świętej pamięci Bogdan Chruścicki zaproponował mi, że może spróbowałbym razem z nim komentować biegi narciarskie w Eurosporcie. No i tak się to zaczęło, że ja właściwie kończąc pracę w TOK FM i zaczynając w RMF, już pracowałem w Eurosporcie. Aha, czyli obskakiwałeś i radio, i telewizję. Trochę tak. Trudne to było? Nie, dlaczego? Ja mam taką teorię, że jeżeli ktoś zaczynał pracę w radio, to poradzi sobie w każdym innym medium, bo radio jest najtrudniejszym medium, gdzie pracujesz zawsze na żywo, gdzie musisz mówić dość zwięźle, krótko, szybko i na temat i gdzie masz bardzo mało czasu przeważnie na to, co chcesz powiedzieć, więc jeżeli nauczysz się tego bardzo szybko albo inaczej, bardzo ci to płynnie przychodzi tak naturalnie, to później znajdziesz się w telewizji, w pisaniu i we wszystkim innym, bo nauczysz się takiej pracy bardzo szybkiej, odpowiedzialnej, błyskawicznej i terminowej. A to mnie zaskoczyłeś, muszę powiedzieć, tą teorią, bo mi się wydawało z kolei, że telewizja jest trudniejsza. Nie. W telewizji jest obraz, więc jest zdecydowanie łatwiej.
w radiu obrazu nie ma i często trzeba zrobić coś, żeby w bardzo krótkim wejściu uzmysłowić odbiorcy, co ty widzisz, a czego on nie widzi, i to musi być. No moim zdaniem radio jest jakby najlepszą szkołą dziennikarstwa i jak ktoś sobie poradził w radiu, to poradzi sobie w każdej innej dziedzinie. Takie jest moje zdanie. Aha. No to może coś w tym jest rzeczywiście, ale ja pamiętam, jak przedstawiałeś fakty sportowe w RMF FM, to tam rzeczywiście trzeba było przedstawiać to sprawnie i szybko, nie? To prawda, no jak masz minutę i chcesz zmieścić 5 czy 6 informacji z różnych dyscyplin sportowych, bo fakty sportowe to jest króciutka audycja, serwis informacyjny o tym, co się dzieje w świecie sportu, generalnie w świecie sportu, nie tak jak w Eurosporcie, gdzie pokazujemy transmisję od A do Z, czyli od pierwszej do ostatniej zawodniczki na przykład, czy zawodnika, no to jest coś zupełnie innego, tam mamy podać najważniejsze informacje, więc trzeba było to robić szybko, sprawnie, no i to wiele nauczyło, jak najbardziej. Ale w telewizji też masz, że tak powiem, ograniczony czas na przeprowadzenie wywiadów, prawda? A tak, no ale no to właśnie to jest nauka, którą biorę z radia, bo kiedy masz 90 sekund na zrobienie rozmowy tuż po konkursie, czy tuż po meczu, czy tuż po jakimś innym wydarzeniu, to przeważnie wszystko jest ograniczone jakimiś ramami kontraktowymi. To znaczy ja z góry wiem, ile ta rozmowa może trwać, no to chcesz, żeby w tej rozmowie jak najwięcej ciekawych wątków się pojawiło, dlatego trzeba szybko zadawać pytania i to wszystko musi być szybko z jakimś sensem, czasem trochę z jajem, żeby przyciągnąć uwagę odbiorcy, a czasem żeby odstresować tego rozmówcę sportowca, który dopiero to coś na przykład przegrał albo wygrał i z uśmiechem do niego podejść. Więc jakby powtórzę teraz jeszcze, moim zdaniem bez radia tak łatwo by to w telewizji nie wyglądało. A powiedz mi, bo znam z perspektywy komentatora, jak wygląda przygotowanie sportowcami, z trenerami, z różnymi innymi osobami. Czy ty się do tego jakoś wcześniej przygotowujesz, czy to jest spontaniczne? To jest moje ulubione pytanie. Ostatnio moje dziecko mnie o to też zapytało. I to jest dość trudno wytłumaczyć. To znaczy, ja właściwie przygotowuję się przez całe swoje życie do takiej jednej rozmowy, bo wszystko, co robię w ciągu tygodnia, nie wiem, poprzedzającego wyjazd na takie zawody Pucharu Świata, czy na jakieś Mistrzostwa Świata, czy na Igrzyska Olimpijskie, no to jest interesowanie się na bieżąco tym, czym się zajmuję. I dużo czytam, co jest moim zdaniem najważniejsze i to w ogóle w każdej dziedzinie dziennikarstwa, czy sportowego, czy niesportowego, dużo trzeba czytać, trzeba być na bieżąco z tym, czym się zajmuję i to jest takie przygotowanie właściwie nieustanne, bo czasem w październiku może ci wpaść do głowy coś, co przyda ci się w rozmowie w grudniu czy styczniu i po prostu nagle ci się to przypomni w ostatniej chwili. Różnie bywa. No ale z drugiej strony wiadomo, że przed samym konkursem przykładowym, nie wiem, na Willingen czy przed konkursem na Igrzyskach Olimpijskich, no to coś tam sobie odświeżam, przypominam, jak to było na przykład na poprzedniej takiej imprezie, albo szukam jakiegoś smaczku, choć no różnie bywa. No, trzeba być przygotowanym na każdym kroku, ale ja uważam, że to przygotowanie to jest takie przygotowanie absolutnie wieloletnie. To nie jest tak, że możesz sobie dwa dni przed konkursem zacząć coś czytać i ci się to uda. To znaczy inaczej, zrobisz na pewno jakąś rozmowę, może to nawet będzie rozmowa fajna, ale no, ja tak tego nie praktykuję.
To tak samo jakbyś mówił o mnie tak trochę, bo moimi gośćmi są ludzie, którymi ja się tak naprawdę interesowałem i w jakiś też sposób inspirowałem od dzieciaka. I tak naprawdę jeszcze długo nie mając tego radia, w ogóle nie mając pojęcia, że będę prowadził dzisiaj takie radio, można powiedzieć, że przygotowywałem się w jakiś sposób do tych rozmów. Chociaż tak jak mówię, jeszcze kompletnie nie wiedząc, co będę robił w przyszłości, nie? Rozumiem. No to trochę tak jest, że człowiek z wiekiem nabiera doświadczenia, potrafi połączyć jakieś fakty, zanalizować, coś tam sobie przypomnieć i tak dalej. Ja uważam, że tak bardzo zabrzmi to teraz nieskromnie, ale uważam, że dzisiaj jestem dużo lepszym dziennikarzem niż kiedyś byłem, bo więcej przeżyłem, więcej widziałem, znam więcej ludzi, którzy potrafią mi podpowiedzieć coś, co mogę wykorzystać gdzieś na antenie. No i to wszystko się bazuje w jakiejś tam kwestii, w jakimś takim słowie doświadczeń. A miałeś takich ludzi, którzy cię, że tak powiem, dziennikarsko inspirowali? Nie. Ja raczej nie jestem z tej bajki, która mówi, że jedno, drugie czy trzecie wielkie nazwisko to był ktoś, na kim się wzorowałem czy inspirowałem. Nie, ja miałem szczęście pracować w swoim życiu z wieloma fajnymi dziennikarzami. Począwszy już od Radia Wsieradzu, gdzie to byli kapitalni ludzie na rynku lokalnym, później i w TOK FM, i w RMF FM, i w Eurosporcie szczególnie. To jest czołówka w swojej branży i od każdego się stara coś czerpać, coś nawet nieświadomie, mimowolnie łapie jakieś rzeczy. Zresztą przebywanie wśród takich ludzi jak właśnie Bogdan Chruściński czy Marek Rudziński, to jest właściwie nauka całodobowa, bo każda anegdota czy każda historia przez nich opowiadana to jest coś, co gdzieś tam można kiedyś wykorzystać. A i także warsztatowo, no to kapitalni dziennikarze, także to jest taka trochę nauka sama przez się. To nie jest tak, że trzeba siedzieć i wpatrywać się w kogoś i inspirować, tylko po prostu masz okazję czerpać z tego na bieżąco właściwie. Tak. Ja pamiętam doskonale wspomnianego przez ciebie Bogdana Chruścickiego, bo też paręnaście lat temu oglądałem Eurosport, jak pan Bogdan na zmianę z Markiem Rudzińskim komentowali skoki. I pan Bogdan miał dosyć taki specyficzny głos, pamiętam. Akurat mi tak nie przypadł do gustu, bo trochę zabrakło mi w nim emocji, nie? Bo ja na przykład bardzo patrzę na sposób, w jaki komentator komentuje dane zawody. Ja bardzo zwracam uwagę na emocje i bardzo ich potrzebuję, nie? Ale jak wiadomo, każdy ma inny sposób. A masz takiego swojego ulubionego komentatora? Nie potrafię wskazać jednego nazwiska. Lubię wielu słuchać. Lubię słuchać Igora Błachuta, lubię słuchać Marka Rudzińskiego od nas ze stacji, ale lubię też słuchać, nie wiem, Mateusza Sieńskiego na przykład z Eleven. No, ale to mogę wymieniać. To nie jest tak, że mam jakiegoś jednego ulubionego komentatora, który byłby tym the best, zdecydowanie. Lubię Konrada Piaseckiego słuchać, ale no to nie jest komentator sportowy, tylko komentator czy dziennikarz polityczny, też na najwyższym poziomie i jego też bardzo lubię na przykład, więc nie potrafię wskazać jednej osoby, zdecydowanie nie. Aktualnie
Konrad Piasecki jest w TVN24, nie? Tak jest. Prowadzi kawę na ławę między innymi. Ja też uważam, że jeden z lepszych dziennikarzy, jeśli chodzi o politykę, ale wróćmy do twojej pracy. Czy jest coś takiego, co jest w tej pracy, nie wiem, najtrudniejsze, najbardziej obciążające? No najtrudniejsze jest to, że czasem czekasz 2 godziny na śniegu, deszczu, wietrze albo gdzieś mało sprzyjających warunkach atmosferycznych, no bo jeżeli zajmujesz się sportami zimowymi, to te warunki czasem bywają faktycznie mało sprzyjające i później masz te wspomniane 90 sekund, żeby wykonać swoją pracę. Musisz być skoncentrowanym w te 90 sekund, no nie pomylić się, mieć lotny, świeży umysł, nie powinno ci szczękać zęby, a czasem proszę mi uwierzyć, że jest to trudne na przykład w Korei Południowej na igrzyskach, kiedy temperatura to było tam koło minus 20 stopni, ten konkurs na stoczni normalnej bardzo mocno się przedłużał i tam jakiekolwiek wejście antenowe po północy lokalnego czasu, bo to też trzeba podkreślić, że tam różnica czasu i tak dalej, to już z powodu zimna było bardzo trudne, ale ja generalnie nie narzekam i staram się nie narzekać na to, co robię, bo to jest bardzo fajna praca i myślę, że każdy taką pracę chciałby mieć, także nie ma jakichś wielkich trudności z tej pracy, no nie przesadzajmy. Poza warunkami pogodowymi to właściwie nic. Ale to trzeba to naprawdę lubić, mi się wydaje, i mieć to we krwi, prawda? Bo to jest... No, nie ukrywam, że lubię to, co robię, tak? To pełna zgoda. Tak. To jest nawet nie chodzi o same rozmowy i wejścia antenowe, ale też biorę pod uwagę odległości, które masz do pokonania, nie? To trochę tak, ale to też jest tak, że ja lubię podróżować, lubię odkrywać nowe kraje, lubię, nie wiem, jeść jakieś lokalne potrawy i tak dalej, także fakt, podróże są nieodzowną częścią tej pracy, aczkolwiek ja to lubię, no to jakby wszystko składa się na jedno wielkie hasło pod tytułem ja to lubię. Podróżujesz samolotami, tak? Różnie, no w Willingen byłem na przykład samochodem, bo też bardzo lubię prowadzić samochód, więc jeżeli mam okazję pojechać gdzieś niespecjalnie daleko, to czasem staram się wybrać samochód, tym bardziej, że wtedy można trochę szybciej wrócić do domu, na przykład do żony, do dziecka, do psa i biorąc pod uwagę fakt, że tych wyjazdów zimą jest bardzo dużo, to taki powrót w niedzielę w nocy, a nie w poniedziałek po południu, to też czasem bywa fajną, po prostu rodzinną historią. No tak, zgadza się. A porozmawiajmy teraz o skokach narciarskich trochę, bo rozumiem, że ty zajmujesz się tylko sportami zimowymi, czy czymś jeszcze? Nie, też na przykład lekko atletyką, latem, piłką ręczną przez cały sezon, także to jest trochę tak, że ja się narciarskimi skokami narciarskimi, czyli szeroko rozumianym narciarstwem klasycznym, no ale byłbym szczęściarzem, gdybym mógł pracować tylko przez 4 miesiące w roku i później nic nie robić. Tak dobrze nie jest, więc zajmuję się też kilkoma innymi dyscyplinami. Sorry za takie pytanie, ale akurat po prostu ja ciebie widzę podczas sezonu skoków narciarskich. Rozumiem, no tak to wygląda, ale nie wiem, komentuję też na przykład w Eurosporcie Ligę Mistrzów w lataniu dronami, także to nie jest tak, że się zamykam tylko na biegi i na skoki. Aha, rozumiem. A pogadajmy teraz o skokach trochę. Jak byś ocenił poziom, jacy reprezentują nasi skoczkowie w ogóle?
jak to się zmieniało przez lata? No, nasi skoczkowie to jest jedna z najlepszych drużyn na świecie, żeby nie powiedzieć najlepsza, choć akurat wczorajszy konkurs drużynowy na Mistrzostwach Świata no niespecjalnie te słowa potwierdza, wręcz przeciwnie, trochę im zaprzecza. Bo pierwszy konkurs od wielu ładnych lat bez medalu Mistrzostw Świata. No ale ja to traktuję bardziej jako jakąś taką wypadek przy pracy, a nie jakby tu ująć tendencję. Wiadomo, że poziom naszych skoków narciarskich w ciągu ostatnich kilku lat poszedł bardzo, bardzo, bardzo do góry. To znaczy kiedyś był tylko jeden Adam Małysz i jak Małyszowi nie szło na przykład Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie w 2005 roku, no to właściwie nie było za bardzo na kogo innego liczyć, prawda? Małysz i długo nic, a teraz jest tych skoczków wielu. Mamy trzech skoczków w czołowej piątce Pucharu Świata, to mówi cało przez siebie. Pewnie drugi raz w ciągu ostatnich trzech lat wygramy Puchar Narodów, czyli taką klasyfikację, w której sumuje się wyniki skoczków z konkursów indywidualnych i drużynowych. To pokazuje o tym, jaką jesteśmy siłą w tym świecie skoków narciarskich. No a to, że trochę nam Mistrzostwa Świata na razie nie wyszły, cóż, tak było, taki jest sport. Teraz pierwszy w tym sezonie w trakcie jednego weekendu zabrakło nas na podium, bo do tej pory w każdy weekend przynajmniej raz byliśmy na podium. No to pokazuje, że sport jest piękny, że jedna drużyna też nie jest w stanie zdominować tak wszystkiego i no, jesteśmy silni w tym sporcie po prostu. A nie uważasz, że to jest też duża zasługa Stefana Horngachera? No oczywiście, na pewno, że tak. No, jest to trener, który sprowadził nas na pewno na wyższy poziom, bo jak przypomnimy sobie polskie skoki przed Stefanem Horngacherem, to właściwie wygrywał Kamil Stoch, owszem. Pojedyncze wyskoki, jeżeli tak to można grą słów nazwać, zdarzały się czy to Piotrkowi Żyle, czy Jankowi Ziobro, czy Krzyśkowi Biegunowi, ale od czasu, kiedy pojawił się Horngacher, no to właściwie regularnie i Kubacki, i Żyła, i Stoch stają na podium. My regularnie stajemy na podium konkursów drużynowych. 4 razy przez 3 lata nam się nie zdarzyło wskoczyć na podium takich zawodów drużynowych. Mamy medale Mistrzostw Świata w lotach, Igrzysk Olimpijskich, wszystkiego co się da. Także bez wątpienia no, postawa Stefana Horngachera jest tutaj jedną z kluczowych osób do tego, gdzie nasze skoki narciarskie są w tym momencie. Ale chciałem z tobą o jednej rzeczy pogadać, bo jest w tym sezonie coś, a chodzi mi tutaj konkretnie o Piotrka Żyłę. On przeszedł chyba jakąś taką, że tak to nazwę, metamorfozę. Taką trochę, bo kiedyś sprawiał wrażenie takiego swobodnego, prawda? Takie laikowe podejście do tych skoków i tak dalej, i tak dalej. A teraz jest coś takiego, że ucieka od dziennikarzy. To jest aż do niego niepodobne, prawda? No tak, ale tak jak powiedziałeś, przeszedł taką metamorfozę i to pozwala mu chyba dalej skakać, lepiej skakać, bo wyniki to pokazują. Być może potrzebował tego, żeby przestać być takim śmieszkiem i dekoncentrować i rzucać żarty w rozmowach z dziennikarzami i takie śmieszne wpisy na Facebooka czy na inne media społecznościowe. Teraz bardziej koncentruje się na skokach narciarskich, czyli na swojej pracy, na tym, co jest jego podstawowym zadaniem. No i to przynosi efekty. A to, że przez to rozmawia się trudniej albo nie rozmawia się z nim wcale, no efekty boczne. No, jeżeli to ma mu pomagać, to ja to rozumiem i ja to akceptuję. Nawet pamiętam, jak rozmawialiście ostatnio w sobotę w studiu, że była taka sytuacja, że Adam Małysz musiał go utemperować, że tak powiem, bo
tak mocno się zdenerwował. Tak, przy okazji tego, że przyjechał na Mistrzostwa Świata. No tak bywa, no to są wielkie emocje i ja go gdzieś tam trochę rozumiem. Nie wytrzymał presji? No może tak, może, chociaż to jest doświadczony zawodnik, ale no, różnie bywa. Czasem cię nawet coś, co doskonale znasz, jest w stanie zaskoczyć. I może z Piotrkiem tak było. No nie wiem, nie jestem na miejscu, więc to jest mi trudno powiedzieć, ale mogło tak z nim być. A zgodzisz się z moim takim stwierdzeniem, że najsilniejszym zawodnikiem tak psychicznie jest Kamil, to? Tak, myślę, że tak, no ale to widać doskonale, no to jest też najbardziej utytułowany zawodnik i że gdyby nie był silny, mocny psychicznie, to pewnie połowę tych medali by swoich nie zdobył, bo wiele razy to były konieczność ataku gdzieś z drugiego, trzeciego miejsca, wygrywanie konkursów po bardzo dobrym drugim skoku, więc tak, na pewno jego siła psychiczna jest potężna, tu nie mam wątpliwości. Powiem ci, że moim wielkim marzeniem jest to, aby Kamil był kiedyś moim gościem tutaj na tej antenie, bo przypuszczam, że to by była bardzo wartościowa rozmowa. No to trzymam kciuki, żeby ci się to marzenie spełniło. Kiedyś próbowałem co prawda pisać w tej sprawie i mi odpisano, że trener mógłby się nie zgodzić. Więc nie wiem, jak jeszcze ugryźć ten temat, ale spróbuję. A kiedy będzie najbliższa okazja zobaczyć skoki? No już w czwartek kwalifikacje, a w piątek konkurs na normalnej skoczni na Mistrzostwach Świata. Także no już za 3 dni wracamy do skoków narciarskich. A później po Mistrzostwach Świata jeszcze rower, czyli 8 dni, właściwie nawet 10, bo jeszcze konkursy drużynowe, czyli 10 dni skakania z rzędu w Norwegii. Później jeszcze loty w planicy, także to właściwie prawie do końca marca co tydzień, albo nawet częściej niż co tydzień skoki narciarskie na pewno. Do zobaczenia w Eurosporcie. A będziesz na wszystkich konkursach na miejscu, czy jak to wygląda? Tego jeszcze nie wiem. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Aha. Czyli, że tak powiem, nie jest to jakoś wcześniej ustalone? Nie, jest, ale no, jeszcze mi tego nie wiadomo, więc nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Ale na Mistrzostwach Świata już cię nie będzie? Nie. Ja w ramach Mistrzostw Świata komentuję biegi narciarskie, na przykład jutro jest bieg na 10 km techniką klasyczną kobiet, od godziny 14:30 go pokazujemy. No i tak aż do niedzieli codziennie jakieś biegi są panowie, później czwartek, piątek sztafety, sobota, niedziela biegi na dystansach 30-50 km, czyli te tak zwane królewskie na najdłuższych dystansach dla kobiet, dla mężczyzn. No, także takich dużo rzeczy biegowych do zobaczenia w Eurosporcie także codziennie będzie. Nawet więcej niż skoków narciarskich. A powiedz mi, bo ja tak nie śledzę, powiem szczerze, biegów narciarskich, czy Justyna Kowalczyk jeszcze bierze udział? Tak, ale tylko w biegach sztafetowych, to znaczy ona już nie biega. Wczoraj biegła w sztafecie sprinterskiej z Moniką Skinder, zajęły 10 miejsce. W czwartek pobiegnie razem z 3 młodszymi koleżankami w takiej sztafecie normalnej, klasycznej 4x5 km. No więc tak jest, wspomaga, aczkolwiek taką indywidualną karierę, nie wiem, w Pucharze Świata, Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach Olimpijskich, to już zakończyła po Igrzyskach w Pjongczangu w zeszłym roku. I pokazujecie to chyba tylko w Eurosporcie, bo chyba żadnej innej telewizji nie widzę.
No my na pewno to pokazujemy i pokazujemy to przez cały sezon i pokazywać będziemy jeszcze przez kilka ładnych lat, bo te prawa są w Eurosporcie przez kilka ładnych lat na pewno jeszcze. Aha. Okej. Bardzo ci, Kacper, dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję, było mi bardzo przyjemnie. Mnie również, tym bardziej. Moim gościem był Kacper Merkel, komentator i dziennikarz Eurosportu. Dzięki ci bardzo, do usłyszenia. Ja wracam do swojej roboty. Do usłyszenia, dzięki. Do usłyszenia, pozdrawiam. A ja zostaję z wami do 23. Przypominam, po 22 razem z mamą opowiemy wam, co się działo wczoraj w Bydgoszczy. Jak jedwab, tak tylko ona. Jak jedwab, tak tylko ona. Jak jedwab, tak tylko ona. Jak jedwab. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej.